tu 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 tu. Witajcie moi drodzy, kolejna relacja z budowy warsztacików. Ściany te dwie skrajne przybite, tu na zewnątrz obiliśmy tą folią izolacyjną. Nie wygląda to może za dobrze, ale to ma sprawiać takie zadanie, że jak deszcz będzie z boku zacinał, to nie będzie na tą płytę wiórową upadał, na tą płytę OSB. Ona jest fajna, bo duże powierzchnie można raz, dwa tam ściany zapełnić nią, tak? Ale przy iluś tam nawoknięciach to ona się zaczyna puknąć, a w końcu rozchodzi się w rękach, rozsypuje się. Tu też ściana przybita. Na dach papa poszła. Tu akurat kawałek wystaje i to dobrze, bo to ochrania. Papa na dachu jest ważna, bo już też deszcz jak pada, to już tamtej płyty nie będzie rozmiękczał i tam sobie spada z tyłu. No, tu docelowo kupię uchwyty i rynnę dam. I tam w tamtą stronę na zewnątrz będę odprowadzał wodę i tam najprawdopodobniej będę zbierał do jakiejś bańki. Bo mamy z żoną fazę na zbieranie wody, a teraz jestem na etapie meblowania tego kącika. To jest jakieś stare biurko, czarne, biurowe. Przytargałem i drugą niby szafkę poszła jako nadbudówka, tam to poustawiam lepiej. Już będę miał gdzie przykręcić i wadło. I szyfierkę taką małą, a stołową, to też będę mógł już przykręcić. No nie wiem, czy to będzie docelowe jej miejsce. A dzisiaj się będę zajmował, byłem, kupiłem śruby i takie ktoś mi kątowniki metalowe kiedyś obdarował mnie. A ja na zasadzie takiej, że jak coś dają za darmo, to jak nawet nie mam na ten moment pomysłu, to a miałem miejsce gdzie to składować, w garażu składowałem, to wziąłem. Kilka tam sobie poskręcałem w garażu i stoją jako meble z półkami, a tutaj właśnie będę skręcał. Będą cztery półki, jeszcze na dole taka przestrzeń, żeby jakieś większe pudła, skrzynie, jakieś inne większe graty postawiać. I to będzie zadanie na dziś, poskręcać, porobić te półki z dostępnych desek i już będzie można układać. No, tu już jakieś tam pierwsze bzdety, gwoździe, wkręty i tak dalej poszły, są poukładane. No i to było tyle, pozdrawiam wam, was, melodyjką z pewnego filmu animowanego. Tu tu tu, tu tu tu, tu tu tu, tu tu tu, tu. No, jaka to bajka, jaki to film animowany, proszę zgadywać. Ale jak ja tutaj to robię, to nieraz tak się czuję, jakbym bohaterem w tej bajce. Tu też coś robię, potem się zastanawiam, po co tak, a nie inaczej. No ale to życie. Jak się nic nie robi, to się błędów nie popełnia. Jeden błąd tylko się popełnia, że się nic nie robi. A jak się coś robi, to raz za razem coś się sknoci, coś się jakąś muszerkę zrobi, trzeba poprawić. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.